No widzicie Państwo, jakie tutaj są piękne tereny zielone. No ale niestety mówią, że nic tu nie można zagospodarować, bo widzicie Państwo, święto wojska to tu, święto policji to tu, Sylwester był tu ze 2-3 razy. Także stadion, proszę Państwa, wzdłuż tej ulicy, czy przy ulicy Zielenieckiej, no jest wykorzystywany, zresztą sam stadion, proszę Państwa, my tutaj mówimy o tych błoniach, o terenach zielonych, proszę Państwa, na pewno bardzo dobrze służy w Warszawie. No i nic oczywiście nie zbudujesz, nie ma już gdzie co wcisnąć, ale Janek Witek mówił, że niepotrzebnie w Warszawie są puste miejsca, na przykład dookoła Pałacu Kultury Stalina i Lenina ateistycznego, no to nic się nie dzieje, proszę Państwa. I tylko, że wiatr wieje. Wygwizdowo, wiocha, czyli wielka wiocha na płocie. Proszę Państwa, no i tutaj w Warszawie, na Mazowszu nad Wisłą, artyści zawiedli. To nawet w piosence śpiewa. Artyści zawiedli, proszę Państwa. Żebracy zawiedli, bo z tego siedzenia pod kościołem świętej Anny nic nie wynikło, proszę Państwa. Trzeba łazić, trzeba załazić. Trzeba podchodzić, trzeba kombinować, działać z zaskoczenia. Nagle, no tak jak ten Przybyłowicz musi teraz. Już nie może u nas mieszkać, bo sam on być tam nie może. Zaczyna rozrabiać, sprowadzać jakieś męty pijackie. No i Warszawa na tym właściwie stoi. Tutaj niech Państwo zobaczą, jak są takie tereny puste i wszystko widać, są prześwity. To tu przecież nikt nie będzie koczował, ale tam nad Wisłą, proszę Państwa, pijaństwo, no i oczywiście, że to całe moherere, strefa moherere sieć. No ale zawiedli żebracy, no bo nikt tam nic nie chce dawać. Wodę, piasek z nad Wisły, tak.